Śniadaniarnia, panie dyrektorze. Wielu twierdzi, że w Rawiczu jest niepotrzebna. Pan chyba uważa zupełnie inaczej. Uważam, że dla przedsiębiorców rawickich będzie to doskonałe miejsce na to, żeby na przykład odbyć spotkanie z kontrahentami przy śniadaniu. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby po drodze kupić sobie kawę na wynos z kubkiem, na którym będzie logo Domu Kultury. A dla tych wszystkich, którzy nie pracują, dla emerytów, dla osób, które po prostu zajmują się pracą w domu, która jest również wymagająca i równie ciężka i chcą po prostu spędzić czas przed południem, będzie to również miejsce w sam raz. Natomiast nie wiem, trzeba sprawdzić. Jak się nie sprawdzi, nie wiąże się to z żadnym dodatkowym, większym kosztem dla Domu Kultury. Od po prostu będziemy tutaj serwować jajecznicę, ciepłą kanapkę, jogurt, koktajl i dobrą kawę. Nie jest to żaden koszt. Jeżeli się nie uda, to się nie uda. To się nic takiego wielkiego nie stanie, ale ja wierzę w to, że się uda. Poza słynną śniadaniarnią, która będzie działała tak naprawdę tylko w godzinach rannych. Oczywiście oferta wieczorna, czyli we wtorki, co drugi na razie wtorek miesiąca, senior party, czyli spotkanie taneczne dla seniorów. Czwartki to są, będą dni na potrzeby karaoke, co drugi tydzień, a na potrzeby niemego kina, które chciałbym, żeby tu wróciło. Chciałbym, żeby młode pokolenie też poznało naprawdę kunszt i warsztat Charlie Chaplina, Pastora Keatona czy Flipa i Flapa. Co drugi tydzień będzie to karaoke w czwartki. Piątki koncerty, to od hip-hopu, rocka do poezji śpiewanej. Soboty wracamy do sobót tanecznych. I już w tę sobotę 23 stycznia impreza taneczna z DJ-em, dyskoteka. Zapraszamy.